Zastanawiałeś się kiedyś, które rowery są tak najbardziej najnudne w kolekcji każdego producenta? Są tak bardzo nudne, że w wielu sklepach ich w ogóle nie dostrzeżesz, bo często pracownicy ich nie zamawiają, bo wychodzą z założenia: stary, ale kto to kupi? Albo jak ty to zamówisz, to ty to musisz sprzedać. Tak, jest taka kategoria u większości producentów, choć nie wszędzie. Mowa o tanich rowerach fitnessowych, takich często totalnie nijakich. I nie bez przyczyny jesteśmy na dworcu kolejowym, bo w takich miejscach takie rowery często są pozostawiane na całe dnie. Jak się rozejrzycie po tych wszystkich przystojaczkach, przypiętych rowerach, one wszystkie są nijakie. A czemu są takie nijakie? Bo jeśli go tobie ukradną, to żeby najmniej bolało kieszeń i serduszko. Chodzi o to, że ten rower został zaprojektowany po to, żeby dojechać z punktu A do punktu B, zrobić to dynamicznie, w miarę komfortowo i żeby nie przejmować się tym, że rozwali zupełnie twój portfel, jak się coś w nim zepsuje. Weźmy na przykład takiego Marina Fairfaxa 1 ST, czyli niekoniecznie damska rama, step through, łatwiej wsiadać, bo jeśli chcesz przypiąć fotelik dla dziecka, to będzie ci łatwiej wsiadać tędy, ale on ma na wyposażeniu Shimano Tourneya z tyłu, Shimano Tourneya z przodu, zwykłą korbę trzyrzędową, zwykłe, najprostsze plastikowe klamko-manetki. Ktoś powie, przecież to nie ma prawa działać. Przecież ktoś pomyśli, no ale jak to, takie rzeczy teraz stosować w rowerach, no sorry. Ale w praktyce, jakby tak spojrzeć, to oczywiście będzie działać. No, jeśli nie będziesz zmieniać biegów pod mocnym obciążeniem, pod górę i tak dalej, to wszystko będzie działać perfekcyjnie, gwarantuję ci. I teraz tak, ten rower w ten sposób, że jest tak zaprojektowany, jest znacznie tańszy. No bo tak, masz hamulec mechaniczny, ale już tarczowy. Będzie dobrze działał? Zdecydowanie. Jeśli rozwali ci się taki hamulec, bez problemu go z użyciem YouTube'a naprawisz w domowych warunkach. W tych modelach już jest hydrauliczny hamulec. Jak tobie się rozwali pancerz hamulcowy, to życzę powodzenia w naprawianiu. Taki rower ma być tani, że jak się podrapie o wszelkiego rodzaju stojaki, płoty, o znaki drogowe, o barierki, do których będzie przypinany, on prędzej się podrapie zaraz po zakupie, niż polscy piłkarze wyjdą z grupy eliminacyjnej na Euro. I teraz tak, takie rowery można dobrze również zaprojektować, ale ważne, żeby się nie rzucał w oczy przed złodziejem. Przecież tak, taki rower całe dnie będzie stał pod takim dworcem i tak, będą się ludzie na niego patrzyli i on nie może się za bardzo rzucać w oczy. Spójrz na takiego Marina Fairfaxa 2. On wygląda dosyć niejako. Tak jak ta większość rowerów. No bo zobacz, na cały dzień taki rower trzeba zostawić. Na słońcu, na deszczu, na oczach wielu przechodniów. Paradoksalnie najwięcej rowerów ginie w publicznych miejscach, nawet jeśli mamy taki napis obiekt monitorowany. No i nawet jak jest monitorowany i ktoś ci ukradnie rower, to wiesz co policja zrobi? No zapisze, że został ukradziony rower, numer ramy, miejsce, sprawcy nie znaleziono. I straciłeś rower. No i co wtedy? W takich miejscach, jakbyś przyjechał rowerem elektrycznym, takim jak ten Sausalito, link do filmu w opisie, i zostawił w takim miejscu, no będzie korciło. Ten rower celowo nie ma amortyzatora. Żeby amortyzator w takim rowerze dobrze działał, to musiałby kosztować tyle, co ten rower. No i dodatkowo, posiadanie amortyzatora powietrznego generuje stały koszt. Koszt serwisu, no bo nie wiem czy wiesz, ale takie amortyzatory, żeby to działało jakkolwiek, trzeba stale serwisować, najlepiej na koniec sezonu. Tam są interwały godzinne rozpisane w karcie produktu, więc jeśli masz taki amortyzator, warto raz na jakiś czas zrobić temu przegląd. Tutaj nie musisz. Tutaj są użyte zazwyczaj tanie, zwykłe, podstawowe komponenty, które działają, ale ten rower jest do bólu nastawiony na praktyczne działanie. On ma być wygodny, ma wygodną, wysoką główkę ramy, można wysoko podnieść kierownicę, jest dosyć długi, czyli jeśli się położymy na nim wygodnie, to nie będziemy mocno obciążali nadgarstków, ale jednak będziemy bardziej aerodynamiczni.
Taki rower ma stosunkowo wąskie opony, ale jednocześnie szybkie, żeby można było się swobodnie nim przemieszczać po bulwarach, po asfalcie, po ścieżkach rowerowych, po chodnikach, po wszelkiej maści tworach miejskiej infrastruktury. Tak, ten rower ma być optymalnie skonfigurowany, by dawał radę dojechać z punktu A do punktu B, nie rzucał się w oczy, a jednocześnie był stosunkowo wszechstronny. Na co warto zwrócić uwagę? Zwróćmy uwagę choćby nawet na to, że oczywiście przykręcisz bagażnik, błotniki, stopkę, przykręcisz również bagażnik z przodu. Tak, to wszystko jest bardzo ważne w tego typu rowerze, no bo ma on Tobie służyć. To rower ma Tobie służyć, a nie Ty rowerowi. A jeśli będzie nawet podrapany, to nie będzie tak na oku bolało. No, na srebrnym lakierze ryski bardzo słabo widać. Na tych już trochę bardziej. No, zawsze możesz sobie okleić ten rower przezroczystą folią albo jakąś z wzorami, to już Twoja sprawa. I po to jest to wszystko. Żeby nie wydziwiać za dużo, żeby rower służył i jednocześnie działał w każdych warunkach. W deszcz, w śnieg. W śniegu, jak będziesz jeździć tym rowerem, dobrze, że są tarcze hamulcowe, oblepione tutaj obręcze. Gdyby to były hamulce V-brake, to by tarło, piszczało, a nie hamowało. Tu przez to, że mamy wysoko punkt, który jest wyhamowywaniem roweru, dużo łatwiej jest z tym rowerem sobie funkcjonować w mieście, w trudnych warunkach i tak naprawdę rower ma działać, a Ty masz się tym nie przejmować. Ważne też, żeby taki rower był lekki. Dlatego, że musisz go przenosić często przez jakieś schody, jakieś kładki, jakieś rampy, nie zawsze są, więc przejechanie przez krawężniki, nie wszystkie jesteś w stanie pokonać poprzez podrzucanie koła, więc dobrze, jak rower jest lżejszy, więc je zważmy. Ze mną jest Marin Fairfax 2, wersja z klasyczną górną rurą, rozmiar ramy M. ...1264. Wyższa wersja posiada lepszą ramę, w sensie aluminium series 2, aluminiowy widelec, wewnętrzne prowadzenie kabli, inną korbę, inną przerzutkę. Tak więc tyle. Twoim zdaniem dużo? Marin Fairfax 2, 2024. Wersja z górną ramą, ale rozmiar L. Zobaczymy, jaka jest różnica na wadze między rozmiarem M a L. ...1253, czyli prawie nic. Marin Fairfax 1, czyli ten najnudniejszy. Wersja ST, nisko rama, ale rozmiar aż L. Co ciekawe, jest też wersja czarna, jeśli chcesz jeszcze bardziej nudny rower mieć. ...1336. I co? Dużo, co? No nie, ale co, jak pójdziesz do sklepu rowerowego i powiesz, proszę pana, chcę nudny rower, no to musi ci jakiś sprzedać, tak? No i zwróć uwagę, sobota, godzina 13:30, małe miasteczko pod Wrocławiem i pełen parking. Przyjechałbyś szybko autem, spieszył się na pociąg, no i gdzie zaparkujesz auto? Masz problem gwarantowany, podjeżdżasz rowerem, przypinasz go gdzie bądź. Do płotu, do barierki, do stojaka. Na tym to ma polegać. To ma Tobie służyć, a nie Ty temu. Więc teraz już rozumiesz, dlaczego są takie nudne rowery w ofertach producentów? Napisz w komentarzu, co sądzisz o tym i czy Twoim zdaniem posiadanie takiego roweru ma sens. Czekaj, niech się skończy ta pi-pom-pom.